list naszego kolegi, prawnika, który rozesłał ten list w mediach społecznościowych z prośbą, żeby go przekazać do jak największej liczby osób, żeby im otworzyć oczy, jak bardzo od jutra Polska może się zmienić na skutek reform sądownictwa, na skutek reform, które zostały przeprowadzone z naruszeniem konstytucji. Niektórzy z was lub waszych bliskich nie interesują się na co dzień polityką. Być może uważają, że obrona Trybunału, praworządności czy zrównoważonego budżetu to temat polityków oderwany od codziennych ludzkich spraw. Przyszedł czas, gdy zaangażowanie was lub jego brak może zdecydować o losach naszego kraju. Zamach na Sąd Najwyższy, którego dokonuje partia PiS, dotknie każdego Polaka. Po pierwsze, Sąd Najwyższy stwierdza ważność wyborów parlamentarnych i referendum. Podporządkowani Zbigniewowi Ziobrze sędziowie mogą zapewnić PiS-owi władzę na wiele lat, niezależnie od głosów wrzuconych przez was do urn wyborczych. Po drugie, jakie bezpieczeństwo prawne będzie miał obywatel stojący przed dowolnym sądem, jeśli zarówno sędzia, prokurator czy radca prawny będą całkowicie uzależnieni od humoru Zbigniewa Ziobry? Za chwilę możemy żyć w kraju, w którym przed sądem wygrywa nie strona, która ma rację, lecz ta, która ma lepsze poglądy polityczne. Czy zasądzenie alimentów dla samotnej matki ma zależeć od poglądów społecznych i politycznych sędziego, adwokata lub pozwanego? Jaką sprawiedliwość znajdzie molestowane dziecko, jeżeli oprawcą będzie bliski aktywnego zwolennika dobrej zmiany? Gdzie będzie szukać ochrony żona bita przez radnego PiS? Czy dochodząc odszkodowania za bezpodstawne zwolnienie z pracy lub wypadek komunikacyjny chcecie, by zastraszony lub lojalny wobec PiS sędzia wydał wyrok na podstawie waszych preferencji politycznych? Jak skutecznie wyegzekwujecie dług od dłużnika, który będzie znajomym zwolennika PiS? Czy adwokat będzie was skutecznie bronić w starciu z aparatem państwowym, jeśli na mocy ustawy forsowanej przez PiS organ dyscyplinarny Sądu Najwyższego będzie mógł zniszczyć jego karierę? Są w życiu narodu chwile, których znaczenia człowiek sobie nie uzmysławia. Przeciętny człowiek. Taka chwila nadeszła. Jutro ubieramy żałobne stroje i o godzinie 8 rano przychodzimy pod sąd okręgowy. Zgodnie z wezwaniem Justycji Stowarzyszenia Sędziów Polskich solidaryzujemy się w tej chwili smutnej pogrzebu państwa prawa, bo pada na naszych oczach teraz ostatni bastion, który strzegł demokracji. Bo można było mieć nadzieję jeszcze, że Sąd Najwyższy, który stoi na straży prawa, zostanie. Wszyscy czekali na reakcję Unii Europejskiej. Ta reakcja jest, ale terminy biegną. Ja też uważam, że Trybunał w Luksemburgu, unieważniając ustawy bezprawne, może odwrócić bieg wydarzeń i przywrócić sędziów i przywrócić panią prezes, której kadencja jest zagwarantowana expressis verbis, czyli słownie, w Konstytucji. Sąd Najwyższy zniszczono z pełnym cynizmem, bo ustanowienie tego niższego wieku emerytalnego, które godzi w zasady nieusuwalności tych sędziów, najmądrzejszych z najmądrzejszych, w większości z tytułami naukowymi, profesorów, specjalistów prawa,
tak jak lekarzy specjalistów, do pracy nad prawem w Polsce, można powiedzieć, jak gdyby na takiej operacji nad prawem, żeby to prawo było zdrowe. Nie. Najpierw cynicznie zapluwano sąd. Jakaś kasta. Oczywiście mogą być układy lokalne, bo się obserwuje. Chociaż być ich nie powinno. Ale to przecież żadna kasta. Te przywileje wypracowane po odzyskaniu wolności to gwarancje niezawisłości i niezależności. Właśnie po to, żeby żadna władza nie mogła wywierać nacisków. Żeby po prostu ci sędziowie czuli się po prostu ustawowo wolni od tego, żeby się przypodobać jakiejś władzy. Żeby ta ich niezawisłość, ich sumienia znalazła oparcie w ustawach i w konstytucji. Tymczasem mamy Krajową Radę Sądownictwa, która no jest, można powiedzieć, nominatem partyjnym. A jak się zachowuje, każdy wiedział. Po prostu ja sama czułam się zawstydzona. Bo przecież prezes Trybunału Konstytucyjnego powinna być przykładem powagi, szacunku. Teraz ławnicy mają być czynnik społeczny, który ma być takim głosem sumienia ludowego. Pamiętamy, no, na szczęście odstąpiono od tak zwanej Izby Ludowej, bo był taki pomysł, żeby stworzyć w ogóle takie ciało, taką Izbę Ludową. No i mamy ławników, którzy mają takie kompetencje. Jedna pani ma praktykę w pracy z dziećmi trzyletnimi. Druga ma czas, a prawa po prostu doczyta. W Sądzie Najwyższym, gdzie będzie się decydować, czy wybory są ważne. Na szczęście nie wybory do samorządów. Nie, to jest jeszcze szczęście, że samorządy mogą być po prostu ostoją wolności. Ona doczyta. I telewizja to pokazuje. I znów wszyscy czują się zawstydzeni. Politycy PiS-u też zawstydzeni, myślę, tłumaczą, że oni się rozwiną, oni się nauczą, będą mieli praktykę. Będzie taki jeden ławnik i dwóch sędziów. Proszę Państwa, ja kiedyś miałam poczekać na etat asystencki i utrzymywałam kontakt z uniwersytetem. I zlecili mi, wiedząc o tym, że jestem na aplikacji sądowej, uniwersytet mi zlecił badanie instytucji ławników. Otrzymałam całą masę kwestionariuszy i zapisywałam aktywność ławników, zawody ich, nie personalia. Chodziło o to, jaka jest przydatność tych ławników. I okazuje, że jest przydatność, jeżeli ławnik ma poczucie własnej godności, jeżeli czuje się powołany. U nas w sądzie był jeden taki ławnik. Reszta czekała na zajęcie stanowiska przez sędziego. No wnioski z podziałem z tej mojej próby były bardzo pesymistyczne. I w końcu prawdopodobnie wyniki tego uniwersyteckiego badania... Sądy powinny być reformowane. My, jako osoby, które chodzą do tych sądów, bo wykonujemy tutaj swoją pracę, mamy wiele uwag i wiele zastrzeżeń. Natomiast jesteśmy legalistami, to wszystko winno być zrobione zgodnie z prawem i w ramach przepisów prawa. A przede wszystkim w ramach prawa, które jest tworzone zgodnie z konstytucją. Wolne sądy! 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 Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, oddajemy być głos może senatorowi Klejnie. Być może są tutaj również Państwo na wczasach, bo wiem, że takie osoby też są z nami, to zapraszam serdecznie.
Proszę państwa, zamach na sądy to zamach na Polskę. To zamach na nasze wolności. Nie ma w Polsce, nie, na świecie, nie ma instytucji idealnych. Nie ma idealnych sądów, nie ma idealnych urzędów. Ale to nie znaczy, że te instytucje, które strzegą naszych praw, trzeba niszczyć i ograniczać ich prawa. Myślę, że to, że dzisiaj tutaj, w Słupsku, ale w wielu innych miastach w Polsce, jesteśmy wszyscy razem, to jest gwarancja, to jest pewność, to, że to się zmieni. Szczególnie dlatego, że patrzę tutaj, jak wielu jest młodych ludzi, którzy czują, że dzieje się w Polsce coś ważnego. Coś, o czym oni sobie nawet może nie wyobrażali. Urodzili się już w wolnej Polsce, żyją w wolnej Polsce i czują, że te prawa odbierane krok po kroku w sądach, w urzędach, w mediach, wszędzie tam, gdzie żyjemy, no to jest coś, co niszczy naszą ojczyznę. I dlatego proszę wszystkich państwa, wszystkich tak jak tutaj jesteśmy, młodych i starszych, żebyśmy chcieli się zaangażować po kolei w te wszystkie wybory, które są przed nami. I samorządowe, i parlamentarne, i europejskie. Władza dzisiejsza przegra tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy potrafili i chcieli razem, krok po kroku, działać w tym kierunku, aby odsunąć tą zdegenerowaną, ten zdegenerowany system dzisiaj władzy. To dzisiaj, proszę państwa, ci, którzy zatwierdzają ustawy, głosują nad nimi. Prezydent, który podpisuje ustawy, który jest konstytucjonalistem, prawnikiem i doktorem praw, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ustawa za ustawą jest ustawą niszczącą konstytucję, niszczącą wolności obywatelskie. A więc działają świadomi z premedytacją. Tych ludzi trzeba odsunąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim skończymy, pani senator jeszcze prosiła o...